Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze. Projekt nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest jak najbardziej właściwy, ograniczy biurokrację, a w znacznej mierze pozwoli pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwłaszcza w placówkach terenowych, mam nadzieję, więcej czasu poświęcać przyszłym świadczeniobiorcom. To rozwiązanie, które zostało wprowadzone w 2012 roku incydentalnie, dlatego że incydentalna była również ustawa dotycząca formy waloryzacji. Niemniej jednak z tamtego doświadczenia incydentalnego mamy dwa ważne wydarzenia. Pierwsze to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, no i drugie dotyczące sposobu przeprowadzania tak dużej operacji związanej właśnie z wydawaniem decyzji dla ponad 7 milionów uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych. Stąd wprowadzenie tego rozwiązania, które już się sprawdziło, jest jakby w pełni uzasadnione do rozwiązania systemowego, stąd Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej udziela wsparcia temu rozwiązaniu. Korzystając z obecności, chciałbym właśnie zwrócić się do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby w placówkach terenowych pracownicy w większym stopniu byli otwarci na tych, którzy przychodzą, zwłaszcza z wnioskami o pierwsze świadczenie. Tam, a jak wynika z informacji przekazywanych w biurach poselskich, zastrzegam, bo zawsze są dwa punkty widzenia na wszystko, za mało czasu, za mało komórek jest takich, które umożliwiałyby bezpośrednią rozmowę z zainteresowanymi. Przede wszystkim jeśli chodzi o element gromadzenia dokumentów, szukania tych dokumentów i z drugiej strony też przynajmniej wstępnej informacji dotyczącej właśnie możliwości nabycia określonych praw. Zdaniem tych, którzy idą do ZUS-u, odpowiedź jest prosta. Jak pan, pani złoży dokumenty, dostanie pani odpowiedź. Nie ma gotowości do tego wstępnego dialogu z tymi często starszymi ludźmi, którzy idą do instytucji zaufania publicznego i chcą stamtąd w pierwszej kolejności uzyskać te informacje. Stąd prośba o więcej serca w stosunku do przyszłych świadczeniobiorców, bo przecież oni utrzymują również i Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze swoich podatków. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem omawianej ustawy. Dziękuję.